klubu numer 1, sędziego pierwszego tego spotkania, pan Marcin Rep z Kielc. Sędzią drugi tego pojedynku jest pan Krzysztof Wojtunik z Łodzi. Mariusz Plurek jest numerem drugim, Grzegorz Śmiałek. Panowie w strojach czarnych i witamy ich przeciwników. Kasa Steszczyka, AZS AB Wrocław. Numer 1, Jakub Zdybek i numer 2, Paweł Lewandowski. Witamy tymi brawami i tym meczem. Oczywiście. Rozpoczyna zagrywką Jakub Zdybek. Dokładnie. Pierwszy, drugi. Synali z mądrości, a trzeci dzień z tego chodziła. Sekundę, moment. Rzucamy o tym na jedynkę. Jeden do jednego. Paweł Lewandowski. Jesteśmy gotowi, tak jest, znak sygnał. Proszę Państwa, rozpoczynamy także prezentację na boisku numer 3. Witam Mija. I niezmiennie, nieprzerwanie, sędzia, sekretarz z Torunia, pan Andrzej Podlas. Dzień dobry, witamy. Trójka Drombo. Nie regulować odbiorników. Tak to będzie tutaj wyglądało. Do dwóch prowadzi Grzesień z Mariuszem. Rzucimy okiem co na dwójeczce. Tutaj arcy ciekawie, widzę, że po 16 w tiebreaku. Oho, ho, ho, przerówno, przerówno. Nie, 17-16, teraz. Bartek Malec, brawa, brawa moi drodzy, dla obu par przy boisku numer 2. Bartek Malec kończy ten mecz atakiem, plasem po prostej, no i bez porażki. Kolejny mecz niedługo przed nami na boisku numer 2. Oczywiście wystartuje, przypomnę tylko, bracia Andrys, których Państwo zobaczą po raz pierwszy na tym turnieju. No i ci, którzy już wygrali dzisiaj ten mecz. Na jedynce 7 do 3. Słowacy. Dzień odletimy. Brawo Karolina Kirchenstein. Aż krzyknęła jej. Ma gratulacje Ola Chyła. 2-3. Karolina zagrywa. Rzućmy okiem, kto w kolejnym pojedynku będzie występował na boisku. Numer 2. To będzie nasz numer 14. Brawo Grzegorz. No i tutaj jakby nie było tytułu bronią. Po 5, Demiślik. Bloku Karolina Kirchenstein. Przechodząca piłka, nie wyłapały się w tym wszystkim Ola z Karoliną. Spokojnie, następny raz na pewno wyjdzie. Wokół Alison. 8 do 6. Zmieniamy stronę. Dobrze, walcz tylko. Jest punkcik. Brał sytuacyjna piłka. Początek, 3 punkty cały czas. Ale dobrze grać. Kiedy grać, Bartek? Bo uciekamy cały czas. Ale panu wróci w przerwie technicznej. Tam 12 do 9 prowadzi Mariusz z Grześkiem. O, czas podwróciła Ola z Karoliną. Wycieczka na uspokojenie, na pogadanie. I wymyślenie sposobu. Panów, ale u
pani, już będziemy wyłaniać te najlepsze, te mistrzynie Polski. Ale u panów dopiero w niedzielę. Zachęcam tutaj do obecności przez te dwa bite. Świetna zagrywka, 13 do 7. Punkcik do technicznej. Nasz serwisowy 14 do 7, czas na przerwę techniczną. Na boisku numer 3. Zabrał swoją podopieczną na lody. Smacznego. Ola, czekam, aby o tym zabierać się na lody. Wie, aha, niestety wie. Zdaliśmy siatki. Zadę świstek na zagrywce. Poproszę obsługę techniczną na boisko numer na woda. Szybko jedna biegnie. Jedna z was biegnie, ale takim rzeźkim tempem. Zobacz do 9, pan zmieniają stronę. No i tak mamy Lee Wandowski. A teraz dyszelkę punkt zdobywa Klaudia Świstek. Przez chwilę można byłoby odbić wrażenie, iż wygra szóstkę w Totolotka, bo ja bym się podobnie, ale nie, to był po prostu punkt. Już kolan. I zapraszam na linię. W tym meczu zagrają w koszulkach czarnych Andrys Team, AZS AWF, Wrocław, Klawer, Planet.pl. Bracia Andrys z numerem 1, Roman z numerem 2, Adam. Po jednym meczu dzisiaj wygranym bracia Andrys rozpoczynają od tego momentu rozgrywki. Zobaczymy, jak to się potoczy. Swój poprzedni mecz Janiak z Kaczmarkiem wygrali, a dzisiaj rozgrywamy 24 spotkania turnieju męskiego. No i zakończymy również rozgrywki żeńskie dzisiaj na meczu numer 24. Panie zakończyły pierwszą partię, grą oraz Dorkadę Świstek. Pierwszy punkt w tej drugiej partii zdobywa Olazdo, 1-0. Pan na zagrywce. Jest kolejny punkt dla pary, strony Asta. 5-6. A na dwójce 6-9, gonią wynik bracia Andrys. Kolejny raz Roman w polu zagrywki. Janiak na serwisie. Ja też Świstek zagrywa, 7-5. Ja bym to sprawdził, bo mi się wydaje, że to jednak ja tobie się wtrąciło, wiesz? No niechaj tak będzie. W każdym razie 7-10 tutaj na dwójce. Kalnia zagrywa. Znaczy Klaudii Świstek. 8-7.
wykręcić. Zgięcie siatki 9 do 7. Tak jest. A serwisowy teraz tutaj trafia w drugą stronę. Nie połapała się w tym wszystkim Ola Stone. Jest 10 do 8. Dwa punkty. Trzeba. I jeszcze raz Ola chyła. Nie takie czasy przeżywała. 3 punkty przewagi. Pachnie tej brekiem delikatnie, panie Pawle. Z dedykacją Prosecco Radio Telegrafisty dla naszej osady sędziowskiej. Dokładnie. Tak jest, tutaj ciężka piłka. Gorszewicza leciała tak na siatkę. I przybyły tego tutaj ścianki. Klaudia Świstek na zagrywce. Dobrze w obronie tutaj. Tak jest, tutaj ciężka piłka. Gorszewicza leciała tak na siatkę. I przybyły tego tutaj ścianki. Klaudia Świstek na zagrywce. Dobrze w obronie tutaj. Klaudia za piłkę. Technicznie. Ale spokojnie kolego, uważaj, że czujny jesteś. Tu za druga zwrotka? Nie, teraz kolorowe kredki. Proszę Państwa, nawet tym zresztą się kurzy na tym boisku, widzisz? Co tam wyprawiają nasi kadrowicze oraz Kuba i Paweł. Ale był na okazję z Bożycim Grillo, bo oni też tam grali. Więcej Państwo traszczą. Lepsze wrażówki, proszę Państwa, w tym weekend w Polsce Państwo nie zobaczą. No nie, no nigdzie, tylko tutaj we wrześniu. 10-11, Klaudia Świstek. A 16-11 dla Janiaka i Kaczmarka tutaj na dwójce. O czas chyba poprosili rywale, bo uciekaj ten wynik w pierwszym secie. Zablokowała Ola Stone. Dziękuję, jak? No tutaj taka wisienka może być dnia dzisiejszego. Brawo, świetnie, jest 12 oczko. Kosteczki przebijane, jest remis. Dokładnie, wice. Dziewiętnaście już do 12 w tym drugim secie dla Janiaka i Kaczmarka. Teraz 13 punkt po akcji Adama Andrysa. Zdobywa jego para. 13-19. W stronę i zagrywa Ola Stone. One rywalizują po prostu. Mm-hmm. Jak mówię, tak jak od czkola do opola. Pięknie, technicznie majstersztyk wykonają Oli Chyły. Już po 15. To sami mam wrażenie, że brzmi jak pan Krzysztof Waniu. Nie wiem, masz takie czasami uwagi, wrażenia. Czy nie, ależ to teraz zrobiła. Ola Chyła na zagrywce. Tak, punkt. Można by tak się cieszyć, jakby rzeczywiście dziewczyny zdobyły samemu, ale to była zakrywka. No ale niech się cieszą, no dobra, niech tak będzie. Klaudia Świstek. Tymczasem jest ułożony ten nadgarstek Oli. Jeszcze nie. 17-16 i zmienić prowadzenie. Tutaj w meczu pan, po 17. No kapitalne widowisko, powiem ci szczerze. Chodźmy o tej breka. Tak jest, Karolina Kiszyftań. Delikatnie nad blokiem, nad opadającą Olą Stone. 18-17. Zmieniamy strony, drogie panie. Kończy, pewnie tak jest, Karolina Kiszyftań. Pusta siatka, kończy Klaudia Świstek. Po 19. I już wiemy, że nikt w tej partii nie odskoczy na więcej niż 2 punkty. Tymczasem na dwójce bracia Andrys odrabiają straty. Na początku drugiego seta prowadzą 4-1. Teraz Ola Stone. Ale zanim mamy czas na parę strój miasta. Tak samo czas na dwójce. Tutaj po tiebreaka w tym meczu. A, czyli pierwszy da parę Janek Kaczmarek, tak? Tak, i to dość wysoko, dlatego bracia Andrys mają tutaj co do udowodnienia. No dokładnie, tym bardziej, że
pełnią zaszczytną rolę turniejowej szósteczki. Za to nie ma czasu na boisku numer 1, tam 18 12. Na zagrywce z numerem pierwszym Aleksandra z Dom. No, powiem ci szczerze, jakbyś chciał ewentualnie obydować herbatę, to... Tak, po prostu tu jest tak. Bliziutko, 27 do 20. Klaudia Świstek. Gdzie te brawa, kochani? Gdzie te brawa są? Zakończyliśmy spotkanie 22 do 20. Ola Stan i Klaudia Świstek, proszę Państwa, zostają w turnieju. Ale nie mniejsze brawa. Ale teraz winny...